Cześć, witajcie na kanale CTG TV. Mam nadzieję, że ten świąteczny weekend minął Wam nie tylko smutno, ale też w miarę przyjemnie. Ja nie nazywam się Cortex. A ja One. W dzisiejszym filmie przeprowadzimy skomplikowany test. A jaki? Zaraz się dowiecie. W recenzji Nanocortexa mówiliśmy oczywiście o wszystkich efektach. Jednym z nich jest transpose, czyli transpozycja, czyli po prostu pitch shifter, który podnosi lub obniża brzmienie naszej gitary. Zrobiliśmy tam krótki test, pokazaliśmy, jak to tam mniej więcej działa, ale nie za bardzo wchodziliśmy w szczegóły. Stwierdziliśmy, że zrobimy to za jakiś czas. No i nadszedł ten czas. Dzisiaj sprawdzimy właśnie transpose Nanocortexa, ale że w międzyczasie pojawiła się recenzja Bartka, o którym jeszcze zaraz coś dopowiem, i pod tą recenzją pojawiły się komentarze, że transpose Cortexa jest bardzo słabiutki i że już lepszy jest Digitech Drop, a jeszcze lepszy jest HX One. Wszystkie te trzy efekty kostki pojawiły się u nas dzisiaj na kanale. Możecie je teraz zobaczyć? Możecie je zobaczyć, a my będziemy je zaraz dla Was ogrywać, tak żebyście mogli jeszcze usłyszeć. I sprawdzimy, jak Nanocortex, znaczy transpose Nanocortexa w porównaniu do Dropa i w porównaniu do HX One wypada. Do konkretnie Polypitcha, tak. Ponieważ w przypadku Line 6'a oczywiście Polypitch nie jest dostępny tylko na HX One. To jest efekt czy blok, z którego można korzystać chyba na wszystkich urządzeniach z rodziny Helix. Tych pitch shifterów tam jest kilka różnych, aczkolwiek w tych komentarzach, o których przed chwilą powiedział Cortex, padł konkretnie Polypitch, więc stwierdziliśmy, że skupimy się właśnie na nim. Jest to efekt absurdalnie rozbudowany, to znaczy ilość kontrolek, które tutaj macie, jest przygniatająca wręcz, ale o kilku warto wspomnieć moim zdaniem. Interwał oczywiście jest to nasze odstrojenie w górę i w dół, ale to, co jest tutaj ważne, to fakt, że możecie się odstroić 24,5 tony, czyli dwie oktawy w górę lub w dół, co jest jakimś absurdem już chyba. Jest tutaj kilka innych różnych parametrów, ale dwa z nich są szczególnie istotne. Po pierwsze jest to tracking, gdzie macie do wyboru cztery algorytmy odpowiadające za tracking waszej gitary. Zaczynając od lewej jest to X-Fast, zgaduję, że chodzi o Extra Fast. Później mamy Fast, Stable i X-Stable. I z tego, co sobie gdzieś tam delikatnie czytałem na ten temat, zaczynając od X-Fast macie algorytm, który jest najszybszy, ale jednocześnie najmniej dokładny, co według opinii niektórych użytkowników w internecie oznacza, że może się gdzieś tam gubić. Za to ma najmniejszą latencję. I przechodząc przez wszystkie cztery aż do X-Stable, mamy coraz wyższą latencję, ale też coraz większą dokładność, co oznacza, że X-Stable nie powinien się gubić, bo jest z nich wszystkich najdokładniejszy, ale jednocześnie powoduje, że opóźnienie jest największe. Oczywiście też bez przesady, bo mówimy tu dalej o milisekundach. W naszym wypadku, z tego co sobie zdążyliśmy tutaj pograć, to nawet ten X-Stable nie wywołuje jakichś takich mocnych opóźnień, żeby nie dało się na tym grać, także tak go zostawiamy. I drugi parametr, który moim zdaniem przynajmniej jest ważniejszy, to Auto EQ. I jest to parametr, który pozwala na zniwelowanie problemu dropa, tak bym to nazwał. To znaczy, im niżej się przestrajacie, korzystając z tego typu urządzeń czy z tego typu oprogramowania, tym więcej góry z sygnału tracicie, co oznacza, że ten sygnał zaczyna po prostu mulić. To znaczy wasze brzmienie, to tam gdzieś ukręcone, które na przykład, nie wiem, kręciliście na drop D i teraz z drop D chcecie zrobić drop A, to okaże się, że będzie raczej takim wiadrem mułu, a nie tym selektywnym brzmieniem, które sobie ukręciliście, pod warunkiem, że takie ukręciliście. Więc Auto EQ pomaga trochę tej góry odzyskać, przez co no nie ma tego po prostu mułu, który byłby normalnie.
i na który moim zdaniem przynajmniej cierpi drop, ale o dropie za chwilę. Więc zobaczmy sobie, jak to auto EQ działa. Zanim to, to jeszcze może warto by było wspomnieć, na czym gramy. Dokładnie, gramy dzisiaj na VGS-ie X Old School Guitars z zamontowanymi przetwornikami Vermilion Pickups, czyli jedynymi słusznymi, na które macie 10% zniżki z kodem CTGTV. A oprócz tego dzisiaj nowość. Gramy na Tonexie, a na Tonexie mamy wrzucony w zasadzie profil od Bazoka. Bas Jubilee Metal Chuck oparty na Marshallu 2525H, jak zresztą widzicie. Tak jest. Jest on częścią paczki profili, która jest dostępna na Bartka stronie. Z kodem CTGTV macie 10% zniżki na profile Bartka wszystkie. Jest to afiliacja, więc my też mamy tam jakiś dochód z tego, niewielki też 10% dokładnie rzecz biorąc. Więc jeżeli macie ochotę sobie pograć na solidnie przemyślanych i porobionych Tonexowych profilach, zapraszamy do Bartka, polecamy. Zresztą patrzcie na to. Nie dość, że Bartek potrafi grać, to jeszcze potrafi ukręcić metalowe brzmienie na marszałku. No, w ogóle. Widzisz, jak się profil nazywa, prawda? No, Metal Chug. Możemy zakończyć ten, tak, powiedzmy, że sponsorowany panel. Koniec reklamy. I jedziemy dalej. Zanim przejdziemy do porównania, sprawdźmy, jak działa to auto EQ. Jesteśmy w tym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, odstrojeni tak o 5,5 tonów w dół. I tak to brzmi bez auto EQ. Odzyskujemy sobie trochę tej góry. Moim zdaniem bardzo fajny feature i definitywnie bardzo przydatny. Zostawimy sobie to auto EQ włączone na 7, no bo skoro porównujemy trzy urządzenia, no to wydaje mi się, że warto by było w najlepszej możliwej konfiguracji. Chociaż prawda jest taka, że w jakieś tam pozostałe ustawienia to nie było się co zagłębiać. To Polipicza na razie mamy. Przechodzimy do następnego kandydata, czyli do dropa. Dropa to chyba wszyscy znają. Prawdopodobnie. Ten efekt już ma tyle lat, że ciężko było o nim nie usłyszeć, jeżeli kiedykolwiek ktoś wpisał w Google Pitch Shifter. Urządzenie w przeciwieństwie do HX1, a właściwie do Poly Pitcha odpalonego na HX1 jest turbo proste, to znaczy mamy jedną gałę, no i ewentualnie opcję, czy chcemy w trybie momentary, czy off. Możemy się stroić tylko w dół, skoro to drop. Od 1 do 7 pół tonów w dół plus oktawa, plus oktawa z dryem, czyli taki trochę oktawer wychodzi wtedy. Tutaj mieliśmy ustawione minus 5, więc tutaj również jest minus 5. No i zobaczmy, jak on sobie poradzi. No, jak sobie tak patrzę, to... Tak, wy również w tym momencie widzicie, jak wygląda waveform w trakcie nagrywania. To wyższe to bez dropa, to niższe to z dropem. Zaraz sobie oczywiście sprawdzimy dla wszystkich, tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda z sygnałem. I tutaj muszę zwrócić z poprawkę, bo mówiłem, że podbija sygnał, a wcale tak nie jest, jak widać. Wynikło to z mojej niewiedzy. Wydaje mi się, że to jest kwestia... interfejsu. No, interfejsu, tak. Tutaj akurat tego problemu nie ma, ale nie jesteś jedyną osobą, od której słyszałem, że taki problem mają. I co ciekawe, moje DT też tak robiło. Też podbijało sygnał. A mam te same preampy, co tu.
w domu. No właśnie, więc jest tu jakiś ktoś... No nieważne. W każdym razie w interfejsie mam teraz wejście instrumentalne, więc teoretycznie jest tak, jakbyśmy się wpięli do wzmacniacza. Tak, tak. Teoretycznie. Praktycznie to trzeba by było audienta zapytać, co oni na to. Tak. No i ostatni w kolejce jest Nanocortex. Mamy go włączonego teraz w ten taki tryb dwupresetowy, to znaczy tutaj zmieniamy presety, tutaj mamy bypass. I na presecie, który mamy zapisany pod tym, pod tą fioletową diodą tutaj, jest włączony tylko transpose, nic więc więcej. Wszystko pozostałe jest powyłączane, łącznie z bramką, ze wszystkim, tylko transpose. Więc zobaczmy sobie, jak on się zachowuje teraz. No, nie ma takiego skoku jak w dropie. Dokładnie, nie ma takiego skoku jak w dropie. Tak jak widzicie, jest tutaj zdecydowanie równiej niż było... O, przewinąłem. Niż było tutaj, nawet tutaj na takim... więc zachowuje się lepiej pod kątem brzmienia samego w sobie. Na pewno nie tnie tak mocno góry jak drop. Z drugiej strony nie mamy tutaj kontroli nad tym odzyskiwaniem góry, mimo że transpose ma equalizer i można sobie tam coś, niecoś poprawić. Aha, i jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem. W przypadku Nanocortexa mamy minus 12 plus 12 półtonów, więc jest oktawa w górę, oktawa w dół. Czy tak trochę po środku między... Tak, i możemy dodać mix, czyli możemy sobie zrobić taki oktawer przy każdej jednej transpozycji, czyli możecie mieć oktawer, no nie tylko oktawer, ale na przykład dodane inne interwały tam, do swojego podstawowego brzmienia. Tak, tercje byście sobie chcieli dodać czy coś. To w takim razie tutaj też warto o tym wspomnieć, tu też jest mix, o czym nie powiedziałem na początku, więc z polypitchem można zrobić dokładnie to samo. Tyle, że ma dwa razy szerszy zakres rozstrajania. Ale zobaczmy sobie jeszcze te czagi na HX1, bo tego nie sprawdziliśmy, więc teraz mamy bez HX1. Tutaj sobie możemy to ustawić po prostu, widzę. Tak, tutaj jest level, więc go tak postarałem się delikatnie dokręcić, bo tak jak widzicie na początku był skok, później nam się to w miarę wyrównało. Ten level ma jeszcze spory zapas, więc myślę, że nawet jakby ktoś bardzo nisko chciał zejść, to da się to wykręcić, także bardzo spoko. I to jest właśnie to, co miałem na myśli, mówiąc, że on ma strasznie dużo parametrów do ustawiania, bo wcześniej nawet nie zwróciłem uwagi na to, że tutaj jest level, ale przeklikując teraz trafiłem na to, więc bardzo, bardzo spoko. Na ten moment, jak nie wiem, co ty myślisz, na ten moment, jak graliśmy, to mam wrażenie, chciałbym to podkreślić jakąś taką grubą kreską, że to jest wrażenie. Tak, to są na razie wszystko wrażenia, bo wszystko słuchamy i gramy. Jest to, my wszystko nie do końca tak jak jest naprawdę, bo myli nas gitara. Dokładnie, dokładnie. Tak to dalej, dalej. Do wniosków przejdziemy na koniec, ale zobaczymy, jak się ten mój wniosek obroni. Mhm. O, to jest okay, spoko. To jest dobre. Na razie uważam, że najgorzej z nich brzmi drop. I mam na myśli teraz tylko jakiekolwiek aspekty brzmieniowe, no bo ty grasz, więc ja nie czuję latencji i nie wiem, jak to się odzywa. Najgorzej z nich brzmi drop, bo ścina tą górę i brzmi tak jak makaron rozciągnięty na podstrudnicy trochę. Mm-hmm.
najbardziej transparentnie dla mnie na razie brzmi Cortex, a HX1 brzmi jakby tam była jeszcze jakaś taka dopałka, trochę skwiercząca. Mam wrażenie, że można by to było jeszcze spróbować pokręcić tym Auto EQ, więc może się pobawimy. Tak jak jest rozkręcony teraz, wydaje się za dużo tej góry dodawać, przez co no, jest taki po prostu... Sztuczniejszy bardziej. Taki bardziej sztuczny. No. To są moje wrażenia na razie. Co będzie dalej? Się okaże. Tak jest. A few minutes later. Słuchajcie, przeprowadziliśmy dwa testy. Wszystkie opierają się na reampingu. I skupimy się po pierwsze na opóźnieniach, bo to jest jakby ważne. Skupimy się na brzmieniu i na tym, jak sobie radzą w dwóch różnych sytuacjach. Pierwsza sytuacja jest taka, że nagrałem ten sam riff na tej samej gitarze. Z tym, że jeden jest nagrany w drop D, a drugi w drop Dis. Więc będziemy sobie mogli teraz porównać brzmienie i latencję. Słuchajcie mnie uważnie. Z transponowanego drop Dis do drop D, czyli 1,5 ton w dół, do oryginalnej ścieżki nagranej na tej gitarze, czyli w drop D. Mam nadzieję, że zajarzyliście. Innymi słowy, zobaczymy, jak duża różnica w brzmieniu i w latencji będzie między oryginalną referencyjną ścieżką, a ścieżką, którą staraliśmy się przy pomocy tych urządzeń dopasować do drop D. I to, co na ekranie widzicie w tym momencie, to są właśnie efekty naszych nagrań. Mianowicie mamy tutaj DI, czyli ta ścieżka nagrana w drop D. DI plus 1, czyli ten sam riff nagrany w Dis. Później mamy ref minus 1 i to jest referencja, czyli przepuszczone DI przez nasz setup do reampingu, żeby zobaczyć latencję samego kompa i tego zestawu do reampingu. Nano Cortexa, który transponuje minus 1 tą ścieżkę, która była nagrana w Dis, czyli tutaj mamy Nano Cortexa drop D. Później Digitech drop D, Polypitch drop D. I do pierwszego testu to jest wszystko, więc zacznijmy sobie może najpierw od porównania ścieżki nagranej do referencyjnej, żeby zobaczyć, jaka jest latencja na razie tylko naszego kompa. Kompa, interfejsu i tak. Zestawu. Może tak będzie ładniej widać. To jest ścieżka... Krzywe granie. Tak, to jest nasze krzywe granie, znaczy Jacka. Krzywe granie. Czyli ta różnica w czasie tutaj, której dokładnie wam nie powiem, bo nie wyliczyłem, to jest latencja komputer interface, RAM box i cały ten sygnał, który musi przelecieć i zostać przemielony. To jest latencja samego zestawu do reampingu, więc tak naprawdę opóźnienie będziemy sobie sprawdzać na podstawie tej ścieżki. To jest nasz punkt zerowy. I teraz w przypadku transpozycji o 1,5 ton w dół. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy Nano Cortexa, czyli w zasadzie to jest, czy ja to mogę tak zaznaczyć ładnie? Mogę. To jest różnica Nano Cortexa, a prawie 3 razy większa w przypadku dropa i polypitcha, które są właściwie łeb w łeb tutaj, jeżeli chodzi o samo opóźnienie, bo jeżeli chodzi o sygnał, to różnica jest większa, ale o tym za chwilę. Mam tutaj przesłanki, że algorytmy są stworzone przez tych samych ludzi. Tak, istnieją Wygląda to, że możliwe. Pod kątem opóźnień idealnie są takie same. Także, tak jak widzicie, w przypadku zestrojenia się tylko o pół ton, Nano Cortex jest zdecydowanie z nich najszybszy. Jeśli chodzi o sam sygnał, to sytuacja tutaj już wygląda nieco gorzej, powiedziałbym. To znaczy, patrząc sobie na waveform, tak sam w sobie, to przypominam, że to jest referencja, a w ogóle możemy też zrobić na przykład tak, żeby było widać, że ta pomarańczowa to jest referencyjna. Waveform wygląda niemal identycznie w przypadku naszej referencyjnej ścieżki i w przypadku Cortexa, więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że za bardzo nam tutaj nic nie popsuł i nic nie pozmieniał.
W przypadku dropa sygnał jest zdecydowanie mniejszy, tak jak widzicie, plus nie jest aż tak dynamiczny i to jest to, co mówiłem wcześniej w tym filmie. Mm-hmm. Zobaczcie, to jest, co? To jest po ataku kostką zaczyna nam struna wybrzmiewać, nie? Jak to wygląda tu i na referencji, a jak wygląda tutaj. Spłascone jest. Spłascone jest mocno. Buj, nieładnie. W przypadku polipicza jest lepiej niż w przypadku dropa, zdecydowanie. Ale też ta druga górka nie wyskakuje tak mocno jak tu. Więc też mamy ten sygnał delikatnie zmieniony, co zresztą widać, jak się troszeczkę to odsunie. Jak wygląda oryginał? Jak nam struna wybrzmiewa? A jak to wygląda tu? Tak. Wygląda to na mocno skompresowane, moim zdaniem. Nawet bardziej niż w przypadku dropa, czego się nie do końca spodziewałem, bo to raczej dropa uważałem za takiego mocno kompresującego, ale z drugiej strony też nie grałem na polipiczu, więc czego ja się mogłem spodziewać, nie? No, więc teraz posłuchajmy sobie, jak to gada przez wspomniany wcześniej profil. Wszystkie te nasze ścieżki są wrzucone w jeden folder. Na folderze mamy zapiętego Tonexa z wspomnianym już wcześniej presetem od Bazoka. No i zaczniemy sobie od referencji pewnie, czyli tej gitary nagranej, faktycznie nagranej w Drop D. Zapętlę to sobie, żeby było lepiej. Gitara nagrana w Drop D gada tak. I teraz po kolei, zaczynając oczywiście od tej referencji, będę włączał, tutaj widzicie nazwy, więc mam nadzieję, że to będzie dobrze widoczne i posłuchajmy sobie, jak wypadają nasze pitch shiftery w kolejności dowolnej. Ja ci powiem, że nie wychwytuję różnic, jak sobie tak słucham. Ja miałem, nie wiem na ile to jest sugestia tego, co widzę, pewnie spora, no, bo już się niejednokrotnie przekonaliśmy. Ja nie patrzyłem właśnie, jak to, wiesz, słuchałem. Ja musiałem patrzeć. No ja musiałeś. No. Myślę, że nie ma opcji, żebym poznał, że to w ogóle zostało stransponowane. Ale wydaje mi się, że polipitch przez to, że ten sygnał jest taki zmiażdżony trochę, słychać to było szczególnie tu w tym miejscu. Tak mi się wydaje. Że to ten dysonans, który tu jest grany, brzmi jakoś tak bardziej szorstko. Nie wiem, bardziej mnie kuje w uszy, ale... Przypuszczam, że da się to usłyszeć z lepszym słuchem. Prawdopodobnie tak. Przy czym nadal w odstrojeniu się o 1,5 ton... Różnica jest bardzo... Moim zdaniem jest pomijalna. No. Widać to mocno po nagranych ścieżkach, fakt. No oczywiście nie mówię tutaj teraz o latencji, no bo to jest zupełnie inna sprawa, to jest teraz samo brzmienie. Ale odstrajając się o 1,5 ton, to raczej nie mówimy tutaj o takich różnicach, żeby to jakoś faktycznie negatywnie, czy nawet pozytywnie wpływało na brzmienie, nie?
Jednak sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku testu numer 2. Yes. Ano mianowicie przestrojenie się o 1,5 ton czy 2,5 tony w górę czy w dół wydaje się być przydatne w niektórych sytuacjach. Powiedzmy, że gracie sobie w zespole i macie numery, gdzie jedne są tak, w drop C i w drop B powiedzmy, no to tamten 1,5 tonik góra czy w dół, to spoko i każde z tych urządzeń się do tego sprawdzi, ale powiedzmy, że chcemy nieco bardziej ekstremalną sytuację, czy nieco bardziej ekstremalne zastosowanie i przestroimy się 7,5 tonów w dół, bo why not? W związku z czym tą naszą ścieżkę referencyjną nagraną w drop D za pomocą tych trzech urządzeń przestroiliśmy sobie właśnie 7,5 tonów w dół i zanim przejdziemy dalej do samego sprawdzania jak to gada, to zobaczmy sobie jak wygląda tutaj kwestia latencji i tu już nie jest tak kolorowo. Nie jest tak kolorowo, mam na myśli korteksa. Zróbmy tak, żeby było jaśniej, będzie lepiej widać. Pomarańczowa to referencja. Tak, pomarańczowa to referencja, czyli dla przypomnienia, albo jak ktoś przewinął do tego momentu, to jest nasza ścieżka nagrana prosto w interfejs, przepuszczona przez cały zestaw do reampingu, czyli tutaj już mamy jakby wliczoną latencję kompa, interfejsu i tak dalej. I tak jak widzicie, nanokortex jest dopiero tutaj, podczas rampingu, gdzie drop i pitch, polypitch znów web w web, ale zdecydowanie szybciej. Tak patrząc na to, to ze dwa razy szybciej. Mhm. Zaznaczmy sobie to. Czyli w sumie ciężko stwierdzić, bo to już jest tak zniekształcone, że ja nie wiem, gdzie jest początek. Mhm. No jest dużo szybciej. Przyjmijmy, że tu jest gdzieś początek. To jest różnica między referencją a QC. Przepraszam, nie QC, tylko NC. To tutaj mamy dokładnie odwrotną sytuację, bo tutaj też będzie gdzieś ze 3 razy mniej. W przypadku dropa i polipicza. No więc słabo. Bo znów nie podam wam dokładnych danych, aczkolwiek według naszego komputera latencja między DI-em a tą ścieżką, żeby było łatwiej, ta różnica to jest coś koło 9 milisekund, mniej, bo to jest razem z outputem, więc to będzie jakieś 5 milisekund pomiędzy tymi dwoma. No to 5 milisekund to już zaczynamy mówić o, nie wiem, 30 milisekundach różnicy, to jest ogromnie dużo. Tylko czy to było czuć w trakcie grania? To jest kolejna rzecz. No ale ja tu nie grałem, więc nie powiem. No domyślam się, że nie powiesz. Chodzi ale mi o to, nie że... czuję tego, jak się gra. W sensie, jak się gramy bezpośrednio w urządzenie w piętrze. Mm-hmm. Tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym zauważyć. Być może jakieś bystre oko już to zauważyło. Patrzcie, co się dzieje tu. To jest następny dźwięk. Tak jest, właśnie. Tutaj mamy dźwięk... Najniższy. Tak. Najniższy dźwięk jest dużo później, podczas gdy wyższy dźwięk jest znów jest szybciej niż w przypadku dropa i polipicza. I to nie jest odosobniony przypadek. Tutaj znowu, tak. Tutaj to są właściwie prawie web w web. Tutaj to już są w ogóle web w web i to jest najwyższy chyba do tej pory zagrany dźwięk, a później jak przejdziemy sobie dalej, tutaj gdzieś było takie, gdzie to było, o tu były te czagi, to znowu jest wolniejszy, więc wychodzi na to, że w zależności od tego jak wysoki dźwięk gracie, tak się nanokorteks zachowuje, czyli potrzebuje więcej lub mniej czasu na przeliczenie. No tak to wychodzi, specjalistów od sygnałów cyfrowych. Zapraszamy w komentarzach. W komentarzach, tak. Do skomentowania, ale no tak to wychodzi, nie? Że sobie szybciej, że mu zajmuje więcej czasu liczenie, ale niestety to nie jest najmniejszy problem w tym momencie. Znaczy największy problem, bo są większe. Tak, są większe problemy.
i zaraz sobie te problemy usłyszymy, mam nadzieję. No tutaj już nie będziemy mieli ścieżki referencyjnej, bo nie mamy gitary, która byłaby tak nisko nastrojona. Tej samej gitary. Tej samej gitary, tak. No tej samej. Więc porównamy sobie po prostu, jak gadają te trzy w porównaniu do siebie. Zacznijmy od nano i posłuchajmy. Słyszeliście to? Paweł specjalnie zostawił wam na deser. Tak, zostawiłem wam specjalnie na deser. Pozwolę sobie zaznaczyć tylko ten fragment tutaj, żeby to było słyszalne, ale jeszcze tak, żebyście wiedzieli, jak to brzmi oryginalnie. Co jest 5, tak, to sobie włączmy DI. W oryginale to jest fragment, który brzmi tak. Czyli tutaj mamy taki ładny dysonans zagrany, nie? O, w ogóle moglibyśmy jeszcze jedną rzecz zrobić. Dlaczego ja na to nie wpadłem, Jacek? Jak to zagra w porównaniu do pitch shiftera po nagraniu? Aha. Tu mamy zrobioną transpozycję post factum, nie? Więc taką, powiedzmy, najczystszą, no bo tutaj komputer nie musi tego robić w czasie rzeczywistym. Tak, więc ten dysonans. I właśnie na ten dysonans zwrócić uwagę bym chciał, ponieważ w przypadku nanokorteksa ten dysonans brzmi tak. Zupełnie jakby miał problem z trackingiem. Tak. To znaczy jakby dostał dwie nuty, które są koło siebie, to znaczy oddalone od siebie o pół tonu i zwariował, nie? Bo drop zachowuje się już lepiej i polypitch, a korteks brzmi jakby go coś bolało. I dla porównania znowu ten pitch na kompie. W międzyczasie sprawdzaliśmy sobie, jak nisko można zejść na korteksie, żeby się nie gubił, żeby coś takiego się nie działo. Przy minus 5 mu się zdarzy, ale to jest w dalszym ciągu ustawienie do wykorzystania. Poniżej tego już się zaczyna właśnie taki problem, jak mieliście przed sekundą okazję usłyszeć, co w tym momencie to ja się zastanawiam, jakim cudem ja tego wcześniej nie zauważyłem. To jest znany niesamowite case. To jest. Ja przez niektórych rzeczy nie zauważyłem przez 10 lat grania, 15, niestety. Niesamowite to jest, ale... Ja przepraszam. Też tego nie zauważyłem wcześniej, dopiero dzisiaj. No tak, no w sumie tak. Tylko z drugiej strony, bo teraz ten transpose, który jest w nanokorteksie, to jest po pierwsze ten sam, który jest w quad korteksie, a on jest znowu zbudowany na podstawie tego, co jest we wtyczkach, to znaczy ten transpose we wtyczkach Neural DSP niby wykorzystuje ten sam algorytm, czy tam bardzo zbliżony algorytm. Ja te wtyczki mam ładnych kilka lat. Korzystałem z transpose'a, nigdy tego nie zauważyłem. Później quad cortex, też korzystałem z transpose'a, nigdy tego nie zauważyłem. Pytanie, chociaż z drugiej strony też nie za często tak nisko schodzę, bo wolę mieć gitarę nastrojoną niżej niż bawić się przestrajaniem cyfrowym. Pytanie, czy to jest kwestia tego, że procesor w nanokorteksie nie przelicza? To też moglibyśmy sprawdzić. Czy po prostu tak jest napisany algorytm, to trzeba by sprawdzić, bo na tę chwilę nie możemy. Trzeba nie, by sprawdzić. Nie jesteśmy w stanie. Czyli co, będzie taki ultimate test transpozów? Ja nie wiem. Wtyczka neurala, quad cortex i nanokorteks. Jeżeli chcecie taki test, no to dajcie znać. Tak. Możemy to zrobić. Możemy, a why not? A kto nam zabrani? Drodzy Państwo, podsumowanie. Więc ja z przyjemnością przyznaję się do porażki i do tego, że nie do końca miałem rację.
tak, potrafię się przyznać do błędu. Drop nie jest taki zły, chociaż uważam, że brzmi gorzej. Lepiej radzi sobie z przeliczaniem, tak. Gorzej radzi sobie z brzmieniem w porównaniu do Nanocorteksa. Wydaje mi się, że zresztą jak w przypadku chyba każdego innego sprzętu, więc to nie jest jakiś odosobniony przypadek, ale te urządzenia, tak samo jak chyba każdy inny sprzęt, mimo że potrafią to samo w teorii, to znaczy mają podobną funkcjonalność, mam na myśli teraz tylko ten pitch shifter, w zależności od tego, do czego ktoś chce je wykorzystać, będą albo gorsze, albo lepsze. Bo moim zdaniem, jeżeli ktoś, patrząc tylko na ten transpose, chce się bawić plus, minus, nie wiem, 2-3 pół tony, no to spokojnie to wystarczy. To Cortex bez żadnego problemu. No niby schodzi do 12 i wchodzi na 12, no ale okazuje się, że nie do końca dobrze to działa. W przypadku dropa, no też na przykład nie możemy pójść do góry, więc to już jest w ogóle rzecz, którą trzeba by było wziąć pod uwagę, ale mamy tutaj tryb momentary, który do jakiegoś takiego zejścia na sekundę będzie super. I znowu, jak ktoś chce się tylko przestroić o 2,5 tony w dół, też spoko, styknie, nie? Jak ktoś chciałby jakieś powalone rzeczy, no to znowu Helix tutaj się sprawdzi najlepiej, nie? Tak. W przypadku odstrajania się o 2-3,5 tony, ten będzie najszybszy. Szybszy od tych dwóch przynajmniej, nie? Więc to też nie jest tak, że jest przekreślone, nie? No ja też nie przepadam za dropem. Ja bym to podsumował, a dobra, nieważne. No, okay. Nie przepadam za dropem, to znaczy nie wsadziłbym go do borda. Z tego powodu zresztą sprzedałem Łami DT, bo Łami jest świetne, ale no nie do końca mi to pasowało, nie? Co nie oznacza, że nie widzę wykorzystania dla tego efektu. Dla mnie po prostu nie jest najlepszą możliwą opcją w tym, czego ja potrzebuję, więc no po prostu go nie posiadam, nie? Ale twierdzenie w tym, czy w jakimkolwiek innym przypadku, że coś jest całkowicie do kitu, w momencie, kiedy wcale tak nie jest, tak obiektywnie wcale tak nie jest, no nie, jest dokładnie. Z dupy. No, nie? Są powiedzieć. Takie rzeczy, które są całkowicie do kitu. Są. I też będą ludzie, którzy je lubią. Niestety. Niestety. No ale mają takie prawo, nie? Chciałem to podsumować, że nasz kolega, który zresztą dostarczył nam HX1, Kuba, wspominany tutaj tysiące razy, stwierdził, że wszystkie są z dupy. Tak. I koniec, no. I no używa, i spoko, nie? Używa, czego Kuba teraz używasz? Pitchforka tego dużego? Nie, mini pitchforka. Nie, Nano. Poga. Nano Poga. A nie, 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 to Pog był, już nie ma Poga. Aha. Pitchfork chyba też był. Czy Nano Pitchforka używa, Kuba? Napisz nam, czego używasz teraz. Kuba, czego używasz? To jest najlepsze. Nano Pitchfork chyba. A i żeby nie było, ma quad Cortexa, nie? Więc teoretycznie tak. Mógłby używać tego tutaj tego też ze środka, albo wszystko tego. No, wszystko, więc... wszystko. Więc jakby szerokie te pole do wyboru. No tak. No ale to jest właśnie to, o czym mówiłem, nie? W zależności od zastosowań te urządzenia będą albo okej, albo nie będą okej, no i tyle. Czy właściwie to ta funkcja, którą dzisiaj omawiamy, no bo ciężko jest porównać bezpośrednio Nano Cortexa do dropa. I teraz może zróbmy podsumowanie. Czy lepiej grać na pitch shifterach? Czy lepiej zestroić się do drop? Nie. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka, dziękujemy, że z nami jesteście, dziękujemy bardzo wspierającym, dziękujemy wszystkim, którzy nam tutaj pomagają, piszą komentarze, wysyłamy wam serdeczka, buziaczki i w ogóle, zostawcie jakąś łapę w górę. Albo dwie w dół. Napiszcie o swoich doświadczeniach z pitch shifterami, które wam najlepiej pasują do waszego grania, których używaliście, używacie, albo które są do niczego. Beringer jest do niczego. O tak, Beringer jest do niczego.
No i co? No i dzięki wielkie za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTG TV. Adios.